Badacze z Checkpointa odkryli bardzo ciekawy mechanizm infekowania komputerów kryptominerem, który, jak sama nazwa wskazuje, wykopuje kryptowalutę na ich korzyść na maszynach nieświadomych użytkowników. Firmą, która go rozprzestrzenia, jest turecki NitroCode. Ukrywają go w desktopowych wersjach aplikacji webowych, które takich oficjalnych klientów nie mają. Dobrym przykładem jest tutaj Translator Google. Można go łatwo znaleźć za pomocą wyszukiwarki, a strona pobierania twierdzi, że wszystko jest legitne i nie ma żadnego złośliwego oprogramowania. Wychodzi na to, że ktoś tu kłamie. Sposób rozprzestrzeniania się tego minera długo pozostawał niewykryty, a to z racji bardzo sprytnego mechanizmu infekcji. Po instalacji przez długi czas nic się nie dzieje. Dopiero po miesiącu pobierany jest górnik kryptowalut i uruchamiany na naszej maszynie. W międzyczasie też zacierane są wszystkie logi, które ułatwiałyby namierzenie, skąd on się właściwie wziął. Uważajcie, co pobieracie z internetu.